rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci jak. Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dał ojciec Pio. Iskra z Polski to miłość, więc podzielmy się nią. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu z Systemem Miłości, z Janem Pawłem II, świętym, wspaniałym patriotą Polski i patriotą niebian. Bo jak ojciec mówił, patriotyzm prawdziwy to jest patriotyzm Jezusowy, czyli taki, który kocha wszystkich i przebacza wszystkim. Wszystkich jednotkowo traktuje, nie patrzy na kolor skóry, na nację, na pochodzenie, na narodowość. To wszystko trzeba wykluczyć w systemie miłości, bo to jest złe, bardzo złe. Tak samo na razie granice są jeszcze złe, ale kiedyś w przyszłości może się coś zmieni. Będziemy się bardziej otwierać na innych. Ale oczywiście na razie granice są potrzebne, bo za dużo krzywd było dla Polski i dla innych krajów. Pan Mularczyk, który chce i opracował wszystkie koszty i zniszczenia Polski podczas II wojny światowej, jest bohaterem Polski, naprawdę. Chce odzyskać odszkodowanie od Niemiec, no ale wiadomo, Niemcy to polityczni kłamcy, tak samo jak politycznymi kłamcami jest partia PO, 2050, PSL i cała ta lewica, to wszyscy są kłamcy, tak samo jak Niemcy i bolszewicy, dlatego wolność musi być prawdziwa prawdziwy patriotyzm dla Polski i dla nieba, taki ma być patriotyzm. Nie możemy się poddać partiom, które chcą z nas zrobić trzecią, czwartą Rzeszę albo bolszewików, bo oni wszyscy są sprzedani tamtej stronie. Więc musimy się oderwać od tego i głosować na coś zupełnie innego. Na razie jest PiS. Bardzo dobrze sobie radzi z wszystkim. Jest najlepszą partią w Polsce od setek lat, bym powiedział. To, że rządzą tam inni, to nie ma znaczenia. Bóg prowadzi Polskę, bo tak zresztą ojciec Pio powiedział. Więc nawet mówi o głosowaniu na PiS w pewnym momencie, że ta opcja jest najlepsza. Oczywiście, że teraz jeszcze nie ma tych referendów, nie ma bezpośredniej demokracji. To wszystko przyjdzie powoli i w systemie miłości też to będzie. To będziemy razem głosić wszyscy i takie coś trzeba będzie popierać. Na razie jest taka opcja prawicowa, jest najlepsza dla Polski, nie ma lepszej, nie wolno przyjąć euro, bo to by była katastrofa dla Polski. To, co chce PO i Tusk, to po prostu jest ciemnogród. Oni nie wiedzą, oni są sprzedani dla pieniędzy, dlatego tak mówią o tym euro. Polska waluta jest najlepsza i trzymajmy się jej. Narodowy Bank Polski, pan Glapiński, wszystko dobrze prowadzi jak trzeba, najlepiej i nigdy by lepiej tego nie zrobił. A oni go chcą wywieźć na taczkach. Po prostu ci ludzie oszaleli. Oszaleli kompletnie. Nie wiedzą, co mówią i co robią.
A pan Sikorski to już w szczególności razem z Tuskiem. No muszę sobie troszkę ułożyć, bo dawno nie mówiłem o nic politycznie. Jesteśmy wolnym krajem, jest wolność mediów, wolność wypowiedzi, więc trzeba mówić to, co jest prawdą, a nie kłamać. Bo tamta lewa strona, to liberalizm cały, to oparty jest na kłamstwie i oni nawet głoszą taką ideę, żeby kłamać, 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 wtedy wygrają wybory. I wszystko kłamie. O węglu kłamali, o Odrze okłamali wszystkich. Wszystko chcieli dla własnej potrzeby politycznej sobie wydedukować, żeby mieć większe poparcie. A oni wszyscy kłamali, jak zawsze zresztą. Razem z tym PSL-em i z tymi wszystkimi lewakami. Idą nowe czasy, naprawdę. Chociaż co to się może stać, to my nie wiemy, bo różnie może jeszcze być. Ojciec Pio kiedyś mi powiedział, że sięgniemy dna i dopiero wtedy się odbijemy i wystartujemy. No dno już jakby było za nami, jest, a może jeszcze będzie. Jak PO wygra, to będzie już dno kompletne. Oni wszystko zlikwidują, co PiS wniósł. 500+, emerytury, wszystko, płace obniżą, emerytury przedłużą. Wszystko zrobią odwrotnie niż robił PiS, więc na nich tak może jeszcze być i wtedy sięgniemy dna. Oby już tak nie było. Oby wprowadzać powoli ten uniwersalizm systemu miłości. To, co mówił ojciec Pio, i tego się trzymajmy. Dlatego ja głoszę o tym, co jest ważne dla naszej duszy przede wszystkim. Ją trzeba kształtować i edukować, a potem dopiero życie społeczne, życie w jakiejś organizacji, ruchach czy partiach. W przyszłości myślę, że nie będzie w dalekiej przyszłości partii, tylko będą jakieś tam wybory ogólne i parlament powinien takie rzeczy załatwiać, tak jak teraz załatwia. Partie to jest po prostu, w tej chwili nie jest to demokracja bezpośrednia, to są elity, które tak naprawdę demokracji nie ma, bo jakaś partia wygra i rządzi wszystkimi. Ma opozycję po prostu jakąś totalną, przepastną i się kłócą, biją o władzę. A to przecież nam nie chodzi o władzę, chodzi o to, żeby dla Polski było dobrze, dla wszystkich. Władza jest wybierana po to, aby wszystkim udogodnić życie i pomagać społeczeństwu, a nie żeby dołować innych. No tak nie można i dlatego te partie są jakby złe, bo konkurują ze sobą i walczą ze sobą o władzę i politykę swoją, o pieniądze. A państwo, naród ich za wiele nie obchodzi, zwłaszcza te lewactwo. To oni są zawsze taki prokomunistyczni. Komuna była taka, że z wszystkimi walczyła. Komunizm był taki, żeby walczyć, niszczyć wszystkich, kogo się da. Tylko żeby oni byli przy władzy i przy pieniądzach. I właśnie to lewactwo, te postkomuna, ten liberalizm taki jest. Widzicie, jak w Unii Europejskiej, jakie afery teraz się zataczają. Też łapówy brali i przekupywali wszystkie ustawy, to, tamto. Cały czas to się dzieje i to jest bardzo złe. Tam też nie ma demokracji żadnej. Wybierają się, tam właśnie Niemcy tylko rządzą w tej Unii Europejskiej, dlatego oni chcą euro, bo oni najlepiej na tym wyszli i tylko o to im chodzi. To jest jaka trzecia wojna światowa ekonomiczna, niemiecka głównie. No i tam się jeszcze parę krajów dołącza do tego, ale przede wszystkim Niemcy. I oni już opanowali, zniszczyli Polskę. Po to Tuska wybrali tutaj, żeby wygrał te wybory. Plan jest taki, aby nie inwestować w Polsce w nic, żeby Niemcy byli tylko hubem różnych przetworów, którymi będą handlować jak gazem, ropą i tak dalej. Nie udało się, żeśmy się oddzielili od Niemiec, od ruskich. Jesteśmy niezależni i to jest dla nich straszny ból. Tusk miał wszystko to zniszczyć, żeby nie było żadnych inwestycji. Niemcy tu mają rządzić i koniec. Polityka Niemiec jest strasznie fałszywa i kłamliwa. I to samo ma właśnie ta opozycja, bo oni są dziećmi tamtych ideologii. Dobrze, to tyle. Przeczytam wam jeszcze coś. Pamiętajcie, życie duchowe jest najważniejsze,
ale ostro widzieć rzeczywistość też trzeba, bo żyjemy w tym kraju i polityką się musimy zajmować, ponieważ polityka odgrywa największą rolę w naszym postępie również takim materialnym, ale i duchowym, bo jak nie ma edukacji, każą ci pracować po 12 godzin, wciskają ci jakieś gendery, jakieś ideologie, no to żyjesz tym i koniec swojego rozwoju duchowego. Nie ma. Kościół się już dał, zaszczepił się takim fałszywym właśnie wirusem, który no niestety poszedł w złym kierunku i dlatego ojciec mówił, że Kościół upadł. Jan Paweł o tym wiedział, ale nic nie mógł zrobić. Chciał ten bank watykański rozwalić, to było wiadome o tym, ale nie pozwolili. Tam interesy straszne robił. I Putin ich też przekupywał, dlatego tak milczeli długo o Ukrainie. Franciszek się w końcu odważył coś tam mówić. Też mówił Franciszek, że nie ma piekła, ale potem musiał to prostować, bo wszyscy się go czepili. A jakby powiedział o reinkarnacji, to nie wiem, co by to się stało. To by islam chyba tam zaraz ruszył na ten Watykan i zburzył wszystko, jak te wszystkie monumenty, budowle faraońskie. Niszczą, wywożą, co się dało, to robili. Więc, ale przyjdzie wiedza o reinkarnacji, ojciec Pio nam mówił. Jan Paweł wiedział o reinkarnacji, no ale cóż, musiał milczeć. Tak samo wielu księży, których znam, też ojciec z nimi rozmawiał o reinkarnacji. No ale cóż, nie mogą nic powiedzieć, bo ich by wywalili. Od razu by byli na celowniku biskupów, kardynałów i jakichś tam orzeczeń sądowych, wewnętrznych, kościelnych. Więc nie mogą niestety. Ja mogę, bo jestem właśnie poza już i dlatego mogę, ale poza już bardzo dawno jestem. Ale byłem w tej strukturze 8 lat, jako miałem 17 lat przecież. I tam poznałem, byłem najgorliwszy, jaki mógł być w nowicjacie, to byłem właśnie ja. Bo chciałem poznać, mnie to ciągnęło, żeby zrozumieć życie. No ale potem widziałem, że wszystko się inaczej to toczy. Ludwika poznałem, tam jest ten Ludwik, brat zakonny, on do końca był. On miał 50 lat, a ja miałem mniej, 20, jakżeśmy się poznali. No i oczywiście o reinkarnacji to on wszystko wiedział, mnie wprowadził na rozmowy z ojcem Pio. Oczywiście wiedział też, że Jezus nie był Bogiem, żeśmy nieraz o tym rozmawiali. Twierdził nawet, że Jezus był Michałem Archaniołem i takie różne rzeczy, takie po prostu, żeśmy sobie rozmawiali. Ale ojciec powiedział mi, że kiedyś dowiesz się, kim naprawdę był Jezus. No, na pewno nie był Bogiem. Sławkowi mówił, że Bogiem i prawie wszystkim mówił, że Bogiem. No co miał mówić? Na początku moich rozmów też, jeszcze jak byłem tam w zakonie, no to mi też mówił, że Trójca Święta ze mnie zadowolona i tak dalej, że Jezus, Bóg i tak dalej. Ale potem już, jak już się dowiedziałem więcej i otworzyłem serce na większą wiedzę, no to już powiedział, że dowiesz się, kim naprawdę był Jezus. A Fula też mówiła przecież, że jest aniołem. Maria zresztą też, ojciec mówił, że Maria była aniołem. Zeszli razem z nieba tutaj pomóc przynajmniej jakiejś garstce. No i się to rozprzestrzeniło i teraz możemy o tym też mówić. Ale to nie jest, Jezus nie jest zbawieniem żadnym. Ty tylko się możesz zbawić osobiście, ty musisz się naprawić. Nikt ci nie naprawi. Tylko to są nauki i mądrości różne, które nas naprawiają. Masz być miłością, jak się staniesz miłością, to zrozumiesz, na czym polega zbawienie. Dlatego tak ważna jest polityka, aby ją zmieniać na boską politykę. Na politykę miłości, ekonomii niebiańskiej. Wtedy wszystkim się będzie dobrze żyło. To nie jest takie proste, bo wszystko porozłączali. Wszystkie wtyczki powyciągali, duchowość została sobie i zajęli się zaraz nią ezoterycy i fanatycy. I zniszczyli całą wiedzę, wszystko poprzekręcali. Kapłani też poprzekręcali. Teologowie i filozofowie to samo. Nikt nie zna do końca prawdy, jak to jest. Dopiero ojciec Pio na rozmowach nam to rozświetlił. No ale sam też musiałem dochodzić do pewnych rzeczy, bo mówił, żebym trochę też czytał różnych rzeczy hinduskich również, żebym poznawał i powiedział mi, że kiedyś będziesz wiedział, co masz mówić i że poznasz te rzeczy. Bo powiedział mi, że
przyjdzie taki czas, że już sam sobie będziesz odpowiadał na wszystkie pytania. No i właściwie to sobie mogę już odpowiadać. Dlatego pisałem, tam są odpowiedzi, pytania na tych, w tych moich pismach właśnie, w tych wszystkich myślach. To wszystko jest tak skonstruowane, żebyście mogli łatwiej takie pytania już mieć, są gotowe i odpowiedzi po części gotowe, ale możecie, można sobie to rozszerzać samemu, bo twoje serce jest niepowtarzalne. Twoja miłość i poznanie jest, każdy jest inny. I jak ojciec mówił, że dla każdego niebo znaczy troszkę coś innego. Tu, w kosmosie, bo w niebie, no można powiedzieć, że też, bo jak jest piękno, sztuka, bajki niesłychane różne, no to poznajemy i tam jest każdy jakby w innej bajce trochę. I te bajki się zazębiają i dlatego jest takie szczęście. To czytam wam jeszcze troszeczkę z drugiego mojego tomu. Zawsze w człowieku odzywa się bezinteresowność, choćby nawet tego nie chciał. Bezinteresowność to najlepsza droga dla uzyskania radości i zadowolenia. Serce o tym wie. Bezinteresowność to bardzo naturalny ludzki odruch, anielski bym powiedział. I nie może być inny, kiedy na celowniku mamy własne szczęście. Każdy dąży do szczęścia. Czy pracujesz, czy nie pracujesz, czy chcesz trochę jakby leniuchować, czy za bardzo pracujesz, to wszystko to i tak dąży do szczęścia. Bo do zadowolenia, bo nie ma innego celu w ludzkim życiu. Chcesz dom, chcesz samochód, chcesz dobrze sobie urządzić mieszkanie, żeby było czysto, ładnie, żeby sprzętu trochę było, który ci służy. No to do czego? Po to, żeby mieć więcej radości w środku, żeby mniej ciężko pracować, mniej cierpieć. To wszystko nam zastępuje właśnie taką również radość. I w niebie wszystko jest zabezpieczone, wszystko jest, tylko chcemy. Dlatego ojciec mówił, że w niebie już jest taki komfort, taka technologia duchowa, że tam nic nie potrzeba, nic się nie musi, tylko się chce. A jak chcesz, to wszystko się dzieje. Tutaj jest, jak już mówiłem nieraz, trochę jakby odwrotnie. Chcesz, ale nic nie możesz wiele zdziałać. No, niektórzy tam zdziałają. Tutaj musimy się ograniczać i cieszyć się tym, co zdobyliśmy, co mamy, co jest. Jesteśmy Polakami, cieszmy się tym, że jesteśmy Polakami, bo w innych krajach jest naprawdę ciężko. Piszą mi tu niektórzy też, gdzie są w innych krajach, to jest straszne. No jest taka ideologia, że tam już w ogóle żadnej wiary, niczego. Zastój kompletny. Poszli w materializm z kolei, albo w byle jakość, w depresję. Więc pomódlmy się również o tych ludzi, którzy mają depresję, którzy stracili swoje dzieci. Tu do mnie Grażynka też pisze, jedna straciła dwójkę dzieci, dwójkę ma, ale się kłócą i takie różne rzeczy. Dużo jest tej nienawiści wszędzie, więc módlmy się o nakierowanie ich duszy do środka, do tego, co jest najważniejsze, żeby zrozumieli życie, bo właśnie jest niezrozumienie życia. Dlatego są te konflikty, problemy, bo wydaje nam się, że my musimy o życie walczyć. Jak coś wywalczymy, to będzie już nasze. Nie, nie będzie nasze. Zaraz to możesz zgubić wszystko po drodze. Nawet nie wiesz jak. Wszystko się może zdarzyć. Niedawno słyszeliście, nastolatki, 18-latek dostał prawo jazdy, ile tam, 3 tygodnie wcześniej. Przyspieszył sobie za bardzo i z kolegą i z koleżanką jechali. 16-latek obok, coś tam dziewczyna. Wpadli w poślizg, uderzyli w bandę, w słupa. No i koniec. Skończyło się szybciutko, a tak się cieszył. Fajnym samochodem szybkim. W życiu starszych jest... W życiu starszych ludzi, różnych ludzi, wszystko się może zdarzyć. Dlatego musimy być tak czujni, ostrożni, nie naciskać za bardzo na pedał, rozważnie jeździć, rozważnie chodzić, też nie ryzykować. A ludzie potrafią ryzykować. Ostatnio byłem gdzieś tam na stawie, te mrozy były, no to już tak się topniało w sumie już. No i jakiś tam chodził po tych stawach mężczyzna. Uginał się ten lód, a on tam chodził. No i no, wpadłby, no i co? Po prostu brak rozumu. No, czasami jest brak rozumu. Logiki.
duchowej, bo jak ktoś jest duchowy, to jest bardzo ostrożny. Nie pcha się w takie różne niepotrzebne ryzyko, bo to nic nie da. Tylko narażasz siebie i innych. Co ci to da? Dlatego Jezus, jak był prześladowany, to uciekał. Nie chciał się z nimi kłócić, bić, tylko uciekał. Uciekli, co mu mieli zrobić? Nie mieli kondycji, nie dogonili go. No, on był sprawny, bo był młody jeszcze. Stare dziadki, ci kapłani, czy tam inni go tam prześladowali, przecież oni nie biegają, bo już nie mają siły. Żydzi. Czytam jeszcze jedno rozważanie. Gdy idziemy do kawiarni, czy na jakąś imprezę kulturalną, czynimy wszystko z tą jedną myślą, by wprowadzić się w stan zadowolenia i radości. Nie do rzadkości należy to, że dla tej satysfakcji podejmujemy nieprzeciętne trudy, a nawet przyjmujemy wielkie cierpienia. Nieraz pracujemy, poświęcamy się, żeby ten jeden dzień sobie zrobić porządną imprezę, a wcześniej harujesz, aż pot leci z ciebie. Po to, żeby ten jeden dzień był szczęśliwy. No tak jest, tak potrzebujemy takiego szczęścia. Wszyscy potrzebują. Robimy to, gdyż czujemy, że po nich nastąpi ta nieopisana radość. Myśląc o sobie, tak naprawdę nie myślimy tylko o własnych korzyściach. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, że aby być zadowolonym, nawet w sposób samolubny, potrzebujemy innych. Potrzebujemy świata. Świata potrzebujemy. Sami, jakbyśmy byli na samotnej wyspie, no to co byś się cieszył? Chyba, żebyś miał już kontakt ze światami, to by cię tam pocieszały jakieś anioły. A tak to byś tam nic nie... Smutno by ci było. Nasz umysł jest otwarty i mimo wszystko pragnie żyć dla innych. Poświęcić czas innym, być z innymi, tak jak to dzieje się w niebie. Tu na ziemi jest trudno poświęcać czas i siłę innym tylko i wyłącznie, ponieważ się może zdarzyć coś takiego, że sami się rozprujemy i rozlecimy, rozdygotamy się, bo nerwy nas poniosą, bo wszyscy na ciebie siadają i wszystko od ciebie chcą. Tak też nie możesz postępować. O tyle, o ile, jak święty Ignacy Loyola mówił. Jedną ręką trzymać się nieba, a drugą ziemi. Także tylko, i żeby się nie dać też sprowokować jakiemuś dobru, które cię rozwali. Tak samo i o modlitwy. Ojciec kiedyś mówił, że nie wolno się za zbyt dużo modlić, bo można zachorować psychicznie też. Taką mamy strukturę jeszcze słabą, że nawet modlitwa nas może wykończyć. Znałem takich ludzi, kilka osób, gdzie się modlili, mdleli nawet, na klęczkach siedzieli. I mdleli, tak się modlili ostro. A potem choroba i różne rzeczy, i psychika siada. Znałem księży też psychicznie chorych. Byli tacy. Mszę odprawił, ale nie był normalny. No. Siadło mu coś tam wewnętrznie i koniec. Wszystkich to może spotkać, jakaś schizofrenia, dlatego musimy być bardzo ostrożni, logiczni, harmonijni i odpowiedzialni za to, co robimy i nie pchać się na przodek z wszystkim. Po prostu być spokojnym, rozważnym, logicznym. Czasami trzeba sobie tam upuścić trochę jakiegoś powietrza, jak już za dużo to jest, to można się jakoś tam jakąś zabawę pójść, coś się zrelaksować, wyjeździć. Na urlopy trzeba jeździć, ojciec mówił. Na urlopy jak najbardziej trzeba jeździć, bo wtedy odpoczywamy. Zmieniać środowisko często, gdzieś pójść do sklepu, pogadać, wyjść. Nie siedzieć w domu, bo w domu to tylko ludzie umierają. Jak się to mówi? Trzeba się troszkę ruszać. Wychodzić na zewnątrz. Nawet jak jesteś solo i samotny. Idź. Wsiąść do tramwaju, iść tam gdzieś do jakiegoś marketu, pochodzić, żebyś wymieszał energię z innymi ludźmi. To ci pomoże zrozumieć i pomoże ci wyluzować. Tak też trzeba robić. Co jeszcze? Dobra, to na koniec wam jeszcze wiersz Maćka przeczytam. Pomódlmy się o nasze wszystkie sprawy,
o nasze rodziny, o nasze dzieci, które są takie czy inne, aby wszyscy mogli zrozumieć, gdzie jest prawda, do czego trzeba dążyć, aby był spokój i harmonia. Święty Michał Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. I polecamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy również, aby zabrał i zamienił na jakieś dobro dla innych, bo musimy się dobrem i modlitwą dzielić też. To nasz obowiązek. Bo inaczej będziemy jak nas w bezludnej wyspie. Zdążę? No może podzielę na dwa kawałki, zobaczę, bo taki dłuższy widzę ten wiersz, ale spróbujemy. Przyjemność, taki tytuł wiersza. Przyjemność, pierwsza potrzeba anioła, po drugiej stronie powiek, na kosmicznym poligonie. Przyjemność bywa tylko, by upadli aniołowie nie zwątpili w obraz świata realnego. Świata, którym kieruje miłość, a nie konkurencja. Przyjemność jest jednym z miłością. Tylko człowiek w megalomanii dzieli życie na miłość, przyjemność, uciechy, uczciwość, sprawiedliwość, nienawiść. Niewątpliwie Kohelet niezrozumiany. Czas na sianie, zbieranie, uciechy, deszcz i słońce. Czas na trywialny pociąg do kobiet, mężczyzn bez miłości. Przyroda jest mechaniczna, jest napisanym programem komputerowym, którego sednem jest grawitacja. Perpetuum mobile. Czerpać matrycę z fizyki, by tworzyć filozofię dla metafizyki, jest patrzeniem daltonisty, słuchającego podpowiedzi ślepego. W przyrodzie odnajdziesz kurz, brud, chaos niższego rzędu. Nie odnajdziesz ścierki, która brudy pościera i czyją ręką. Chyba że konkurencją nazywacie prawo silniejszego i to ono jest waszą ścierką. Do zmywania brudów chciwości. Bóg jest dla przyrody nieprzewidywalny. Chaos najwyższego rzędu jest niepojmowalny przez chaos nagich, wstydliwych, głodnych, bytujących. W przyrodzie miłość jest zmienną na stałym poziomie, na bardzo niskim poziomie. By dla najgłupszego, upadłego anioła i tak była mu poddana. Także zatem szukać w niej świątyni i pomysłów na powrót do wieczności? W rzeczach zewnętrznych odnajdujemy złamane światło nieba. Wewnątrz ciała jesteś ty, a w tobie jest prawo Boga. Tęsknota za czymkolwiek, materialnym czy niematerialnym, jest w istocie gonieniem za miłością. Tak jest, prawda, napisał Maciek. Gonimy za miłością, czyli a miłość jest tylko i wyłącznie przyjemnością. Ojciec mówi, że miłość przynosi we wszystkim korzyść, a korzyść to przyjemność, radość i szczęście. I trochę już powinniśmy się uczyć tego tu na ziemi, że tak jak jest w niebie, że nic nie potrzeba, nic się nie musi, tylko się chce. A te chcenia się spełniają, bo chcenie to są takie nasze marzenia. Marzenia, po prostu marzenia, które chcemy, aby się nam przydarzyły. No to niech nam się przydarzy system miłości już tu na ziemi i demokracja bezpośrednia niech jak najszybciej nam się przydarzy w Polsce. Trzymajcie się i do następnego i pa, pa. Wiedza Ojca Pio, tom pierwszy. www.systemmiłości.pl